Cześć, witam cię z tej strony Mirosław Skwarek, witam cię w 173 odcinku podcastu internetowych sprzedawców i w tym odcinku opowiemy sobie o grze, czyli jak wejść do gry o pierwszy milion, czy też o, o to, o co ty walczysz, lub też o twój cel, który chcesz osiągnąć. Czyli powiemy sobie tutaj o takim prostym pojęciu gry, aczkolwiek jest on z drugiej strony trochę skomplikowany, a może trudny dla wielu osób, żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi. Dzisiaj dostałem takie pytania na stolisach i to mnie trochę tak zainspirowało do tego, żeby to nagrać, aczkolwiek od jakiegoś czasu wielokrotnie pojawia się właśnie ta idea gry. Czyli podjęcie gry, wejście do gry, granie w ogóle. Hormozji zresztą ma też swój podcast, Alex Hormozji ma swój podcast, który się nazywa The Game, czyli gra. No i wielokrotnie też ja o tym mówiłem, o tej idei gry. I dostałem dzisiaj takie pytanie, właśnie w, na storiesach. Mirku, skąd ty wiesz? że dany produkt się sprzeda lub też się nie sprzeda, jak badasz rynek. No i kiedyś mocno w to wierzyłem, tak bardzo bardzo często o tym mówiłem, że jeżeli chcesz sprzedawać na przykład swoje kursy internetowe, no to najważniejsze jest rozpoznanie rynku, poznanie tej grupy docelowej, zrobienie ankiet i sprzedawanie tego, czego ludzie potrzebują. I jest w tym dużo racji i prawdy, aczkolwiek ostatnio sprzedaję to, co wymyśliłem. Ja, jakby wiem, że idea jest prosta, że po prostu ludzie chcą, żeby coś pisało za nich, na przykład, czyli pakiet 15 aplikacji AI. Ja w sobotę mieliśmy premierę kolejnych aplikacji, które, na przykład, wrzucają zdjęcie i robi ci na podstawie zdjęcia automatycznie opis copywriterski produktu, czyli problemem tutaj ludzi było to, że mają problemy z pisaniem, z copywritingiem. I ja miałem to zbadane, miałem zbadany ten temat na podstawie webinarów, ankiet i tak dalej, ale często jest tak, że to zbadasz, i do, masz przebadane ankiety, pytasz się swojej grupy docelowej, co chcieliby od ciebie kupować, jaki mają problem, i czasami jest tak, że pomimo wszystkiego, że to powinno zagrać, to nie zagra. No i właśnie to jest ta idea bycia w grze. Kiedyś, nie pamiętam w jakiej książce właśnie przeczytałem o tym, że ci, którzy są najwięksi, to nie wyróżniają się z tym, że mają ciągle dobre pomysły, tylko ci, którzy są najwięksi, wyróżniają się tym, że mają i słabe, i świetne pomysły. Ale w momencie kiedy mieli słabe i ponosili porażki, to się nie poddawali, jakby wiedzieli, że to jest właśnie ten element gry. I tutaj właśnie jest ta idea wejścia do gry. Jeżeli też mnie zainspirował ostatnio pojawiła mi się rolka Daniela Siwca, który zajmuje się nieruchomościami i tam powiedział to samo, że jeżeli ktoś wejdzie w branżę nieruchomości, no to żeby wiedzieć jak kupować, jak je sprzedawać, jak robić to żeby to było zyskowne, żeby ten zwrot inwestycji był jak największy no to nie wystarczą książki, nie wystarczą szkolenia, nie, wystarczy, nie wystarczą rozmowy z praktykami, tylko po prostu trzeba wejść do gry, trzeba ten akt notarialny podpisać, trzeba zdobyć ten kredyt, lub też trzeba nazbierać te pieniądze, trzeba, jeżeli to są flipy, no to trzeba w to wejść, trzeba się tego nauczyć, trzeba się pobrudzić, trzeba poznać różne rzeczy, które są w tym rynku. Oczywiście szkolenia, książki to jest wszystko bardzo ważne, ale bez twojej tej inteligencji emocjonalnej, czyli tego, jak reagujesz na porażkę, no bo jeżeli nawet. Masz przeczytane wszystko w książkach, zawsze wiele rzeczy pójdzie nie tak, jak pokazywano na studiach, czy mówiono w książkach, i wtedy właśnie ta idea bycia w grze. Przypomniało mi się też dzisiaj, tak sobie myślałem właśnie o tym byciu w grze, że ja pamiętam dużo momentów w moim życiu, kiedy byłem w grze, czyli po prostu wszedłem na boisko, bo to jest różnica właśnie możesz być graczem, czyli możesz zacząć nagrywać te kursy, powiedzieć ludziom publicznie, tutaj jest link, kup teraz, możesz tutaj to zamówić. Albo możesz nadal być kibicem, czyli kimś, kto kupuje kursy, ogląda ludzi, którzy zarabiają dużo, ale nie ma tej odwagi, nie potrafi przejść tego progu, tego przejścia, tej białej linii i wejść na boisko. A wejście na boisko to już jest, jest realna możliwość, że wygrasz ten mecz, czy zarobisz te pieniądze, czy ten pierwszy milion. No ale też jest to związane z tym, że tutaj cię sfaulują, tu może złamać nogę, tu cię wygwizdzą, tu będą cię hejtowali i to jest właśnie wzięcie tej odpowiedzialności. czy jeżeli wchodzisz do gry, to prawdopodobnie na samym początku będziesz średni, beznadziejny i musisz wytrzymać lata bycia średnim i beznadziejnym. Wiadomo, że u niektórych będzie ten proces, że będą się szybciej wspinali, będzie szybszy, u innych będzie on powolny. I tak mi się przypomniało, jak właśnie uczyłem się grać na gitarze i robiłem to totalnie jako samouk, właśnie, może też wtedy się tego nauczyłem, że jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, to się tego nauczysz. I po prostu wziąłem gitarę do ręki. Nikt mi nigdy nie pokazywał jakichś tam akordów i tak dalej, tylko po prostu naciskałem sobie te progi, wydawałem dźwięki, układałem sobie sam swoje jakieś tam akordy, nie miałem nigdy takiego profesjonalnego wsparcia, no i później jak zacząłem grać po 2-3 godziny dziennie, później po 8 godzin na dosyć kiepskim sprzęcie, bo nie miałem na to pieniędzy, żeby mieć jakiś super sprzęt, uczyłem się wszystkiego ze słuchu, czyli po prostu słyszałem jakiś jeden dźwięk na jakimś takim poniemieckim jeszcze z NRD przywożonych magnetowonach, tak zwanych jamnikach, strasznie brzmiały, trudno to się przewijało, te kasety się tam Wciągały, no i dźwięk po dźwięku, na przykład Rachel The Machine, ćwiczyłem sobie, szukałem po prostu tego dźwięku. To było ćwiczenie słuchu, gdzieś pewnie jakbym poszedł do jakiejś szkoły muzycznej, tam się tego uczył. No i była to droga przez mękę, ale wiedziałem, że mam to robić, bo nie miałem innego wyjścia na szczęście. Więc krok po kroku, krok po kroku stawałem się coraz lepszy, ale wszystkiego nauczyłem się sam i wiedziałem, że dopiero doszedłem do jakiegoś momentu i wiedziałem, że, wiedziałem, że czegoś nie wiem. Ale wiedziałem, że muszę grać tak jak gram, aż w końcu znajdę odpowiedź, znajdę swojego nauczyciela. No jest takie powiedzenie, że jeżeli będziesz na to gotowy, to znajdziesz tego swojego mistrza. I mniej więcej tak wspominam wszystkie etapy w moim życiu: od bycia beznadziejnym do bycia w czymś wybitnym. Czyli. Na początku musisz zapłacić ten haracz bycia tym średnim, i to jest wszędzie. Czy to jest sprzedaż kursów, chyba że oczywiście masz wsparcie kogoś i szybciej osiągniesz te efekty, ale w większości przypadków musisz bardzo dużo poświęcić, musisz dużo przegrać, musisz nauczyć się tkwić przez czasami miesiące i lata w tym byciu średnim, beznadziejnym, aż znajdziesz to rozwiązanie. Przykładowo, jeżeli chcesz mieć super zasięgi na TikToku, chcesz też mieć milionowe zasięgi, oczywiście łatwiej jest przy przyjść przykład do mnie na konsultację, no i ja wtedy Ci powiem, co robić, czego nie. Zaczynasz robić, później to w jakiś sposób sobie prostujemy. No i to jest szybsza droga, ale wiele osób będzie nagrywało, szukało tego rozwiązania i jeżeli wytrzymasz bycie średnim, to jeżeli nagrasz bardzo dużo materiałów, to zaczniesz to robić płynniej, zaczniesz to robić o wiele lepiej, zaczniesz się ciebie lepiej słuchać, zaczniesz to robić dynamiczniej, bo będziesz robił tego dużo. No i w tym momencie to gdzieś tam zarze. Pomyśl sobie, że to szczęście, ale to nie jest szczęście, po prostu tyle razy to powtórzyłeś, jak ja przypominam sobie takie mam, taki mam nagranie na swoim YouTubie z 2009 roku. Jak ja tam mówię bardzo wolno, tak bez pewności siebie, zachukany taki chłopiec, i gdzieś tam nagranie. Nagrałem taki pierwszy materiał na YouTubie. Teraz jak tego słuchałem, to mówię ze trzy razy w ogóle szybciej, jest większy, więcej tej pewności siebie, ale to nie działo się magicznie. Po prostu tysiące godzin, bo tysiące tych webinarów przeprowadziłem. Tysiące webinarów, ponad chyba 2600 nagranych TikToków. I z, po prostu z działania stajesz się kimś innym, nie z myślenia o tym, że za chwilę się stanę kimś innym, po prostu musisz założyć te getry, spodenki, korki i po prostu wejść na boisko. Samo siedzenie na trybunach przez 10 lat i zastanawianie się, jak ja kopnę tą piłkę, czy ja się nadaję, czy też nie, ten brak pewności siebie. Nie to, po prostu ubierz się w te getry, załóż spodenki, weź i zacznij kopa kopać tą piłkę, po prostu wejść do gry. I to jest jedyny sposób. Wiadomo, że przykładowo, jeżeli weźmy sobie kogoś, kto jest totalnie niedoświadczony, jeżeli on sobie powie, OK, będę, wejdę w nieruchomości, będę nagrywał kursy, tak, no to wiadomo, że popełnisz mnóstwo błędów. No i jeżeli to wytrzymasz, czyli masz na tyle psychi psychikę silną, że dasz radę. Niech to potrwa miesiąc, niech to potrwa rok. Czasami to będzie 5 lat, gdy będziesz średni, w końcu załapiesz o co chodzi. Oczywiście, pewnie są też możliwości, że będziesz to robił 20 lat i nigdy nic nie osiągniesz. Zawsze jest to ryzyko, ale warto to ryzyko podjąć nawet dla siebie, żeby wiedzieć, że przynajmniej spróbowałeś. Nie mogę Ci nic zagwarantować, nie mogę Ci zagwarantować, jak szybko to zrobisz. Spotykam wielu moich klientów. Bardzo często robią wszystko odwrotnie, osiągają efekty, inni robią praktycznie to tak samo i to samo nie mają praktycznie w ogóle efektów. Więc tutaj jest jakiś matrix w tym wszystkim, i nie mogę ci powiedzieć, ja nie mogę nikomu powiedzieć, że OK, odniesiesz sukces za miesiąc czy za rok. Dlatego mówię, może być to za miesiąc, może być to za 10 lat, i prawdopodobnie też są takie sytuacje, że nawet bardzo zawzięte osoby, które praktycznie coachingowo robią wszystko, co trzeba, nie dojdą do żadnego efektu. Tak też może być. Ale świadomość, że przynajmniej jesteś w grze, że wszedłeś na to boisko, że nawet jesteś piąty albo dziesiąty ale nie jesteś kibicem, jest fenomenalny. I teraz jak sobie pomyślałem właśnie o tej grze, to przypomniało mi się tutaj też wiele osób, czy moich klientów, czy jakichś moich mentorów. Czyli pierwszy to był Bill Gates. Pamiętam, że mamy taki zwyczaj z córką, to też przeszliśmy taki cały proces gry planszowe. Pamiętam też z dzieciństwa i swojej młodości gry planszowe, gdzie kupiliśmy tam pierwszą grę z, z kumplami, to były jeszcze czasy, że wakacje się spędzało tak, że spało się w namiotach wieczorami, tam grało się w jakieś karty, chodziło się bez celu, zrywało się agres i inne ciekawe rzeczy. No i tak się spędzało wakacje, no i pojawiła się gra planszowa coś o jakiejś tematyce wojskowej niesamowite przeżycie gra trochę taka strategiczna no i później gdzieś. Gdzieś mi zaświtało, że fajnie by było kupić parę gier i pograć z córką. Kupiliśmy pierwszą właśnie taką innowację. Myślałem, że ona coś wniesie, ale w ogóle nie mogliśmy rozgryźć. To była taka pierwsza porażka. Nie mogliśmy rozgryźć w ogóle tego, tych zasad, reguł gry, i w ogóle nam nie szła ta gra. Ale później jakieś kolejne, Splendor i tak dalej, Carcassonne i tak dalej, itp. No i wtedy załapałem, jakby połączyłem to grając z córką w planszówki. Połączyłem ile tam jest podobieństwa właśnie z biznesem, na przykład gra Splendor. Gra, gra w sumie planszowa, yy, gdzie w, przypominało mi to biznes, czyli stawiasz na jakiś, jakieś rozwiązanie, czyli na przykład nagrywam kurs o Facebooku, chcę go skończyć. Ale gdy już prawie go kończę, widzę, że ktoś nagrywa kurs o czymś nowszym. No i teraz żeby nie mogę teraz tego rzucić i gonić kolejnego króliczka, tylko muszę tutaj sfinalizować, i jeżeli to zrobię szybciej, to wygram. I tego typu rzeczy pokazały mi jak dużo jest właśnie elementów gry w biznesie. No i z drugiej strony ludzie bardzo mocno się angażują w biznes emocjonalnie, czyli mówią, że firma to jest część tej osoby. I ja właśnie też dzięki grom się nauczyłem, że jest to gra, że każdy gra w swoją grę. Ja na przykład gram w grę zarabiania pieniędzy, dużych pieniędzy, tego hustle, yy, przekazywania tobie wiedzy, żebyśmy zajwaniali i pracowali. I to jest gra, to jest gra jak każda inna. Ludzie grają w grę, mam ogród i uprawiam jogę i w ogóle duże jest w moim życiu work-life balance i to jest gra ta osoba gra w tą grę, czyli ma dużo wolnego czasu, ma może mniej pieniędzy, ale gra, zagrała w tą grę i przekonuje innych, że ta gra jest najfajniejsza. I ja po prostu musiałem sobie jakąś grę wybrać i wybrałem sobie taką grę. Nie jest ona lepsza, fajniejsza, mądrzejsza od innych, nic z tych rzeczy. Po prostu jest to moja ulubiona gra. I też jeżeli tak do tego podejdziesz, będzie ci w życiu łatwiej. Nie będziesz się w to pakował emocjonalnie, nie będziesz narzucał ludziom, że gra, w którą ty grasz, jest najważniejsza. Moje podejście, moja filozofia do życia jest taka, że jesteśmy tutaj sekundę na tym świecie. Chyba też ostatnio Dan Penia w swojej książce Twoje pierwsze 100 milionów o tym wspominał, że jak sobie uświadomisz, że jakim pyłem jesteś na tej, na tym świecie, na tej Ziemi, yy, gdzieś tam czytałem, że ludzkość istnieje na Ziemi 300 tysięcy lat, teraz to gdzieś tam wydłużyli. No i teraz yy, ten, ten moje 100, no, jak to mówią, daj Bóg te 100 lat życia, to jest przecież taki pyłek. A jeżeli sobie powiemy o, o wszechświecie, jeżeli taki bardzo fajny tekst kiedyś mnie uderzył, że e, pewien naukowiec też w też takiej książce Historia Wszystkiego opisał, że jeżeli sobie wyobrazisz taką dużą plażę i te ziarenka piasku, to tyle jest, uwaga, wszechświatów no, w naszej galaktyce, w naszym świecie. Więc człowiek Moje życie jest tak naprawdę mało istotne, to jest po prostu sekunda. To, co się wydarzyło, to gdzie się skompromitowałem, i tak dalej, nie ma żadnego znaczenia, bo jest to sekunda. W tym momencie wydaje nam się to poważne. Czasami dzisiaj nam się wydaje coś mega poważne, mówimy, to załamie naszą karierę, w ogóle wszyscy się dowiedzą, totalna jakaś kompromitacja, ktoś tam coś na nas napisał. Po roku przypominasz sobie tą sytuację, szczególnie jak się przegląda zdjęcia w telefonie, to, to mamy te wspomnienia i sobie przypominamy, Boże, jakie to było nieistotne, Istotne, ale mega się tym przejmowaliśmy, więc takim podejściem, po prostu jesteśmy tu sekundę na tym świecie. Nasz główny cel, jak też poczytasz, to naszym głównym celem, takim realnym, to jest przekazanie DNA i chronienie tego DNA, po to, żeby przekazać DNA, żeby urodzić dzieci, wychować dzieci, które nadal będą przekazywały DNA. Tak ma każde zwierzę, tak ma każda roślina i tak ma każdy człowiek, że sensem naszego życia jest być tutaj, przekazać DNA. I odejść i tak, i tak replikanci, replikujący replikantów, nie jest to zbyt sexy. Oczywiście są pewne religie, które mówią, że tam później będzie coś innego, ale gdybyśmy podeszli do tego tylko naukowo, no to jesteśmy re replikantami, którzy tworzą replikantów, a ci replikanci stworzą kolejnych replikantów. Więc nie jest to nic sexy. To nie jest coś, wow, ale zajebiście. Więc pomyślałem sobie, że skoro jestem tu nieistotny, i nie mówię tego z jakimś tam bólem, tylko po prostu tak, tak jest. Plus, mam bardzo taką prostą misję do wykonania. No to muszę znaleźć jakąś grę, w której będę się bawił aż od początku do końca, więc wybrałem sobie tą grę: ciśnięcia dobrej zabawy, tworzenia czegoś fajnego, tworzenia społeczności, przekazywanie Ci takiej wiedzy w tym podcaście. I po prostu wybierasz sobie grę. I każdy gra winną. Jeżeli ktoś nie, nie dzieli jakby twoich poglądów, ktoś, ty chcesz zapieprzać więcej, on mówi, że trzeba dużo odpoczywać. To jest jego gra. Ty masz swoją. Żadna nie jest lepsza od innej, tak naprawdę. Jakbyśmy się nie pompowali, to Dan Penia ze swoją filozofią nie jest stale lepsza od nikogo z nas. Po prostu ma grę, która jest agresywną grą, w której mówi, że wszyscy inni są słabi, a on jest najlepszy. Po prostu gra w tą grę. Nie jest to ani prawda, ani to jest, nie jest to fałsz. To jest gra, w którą zagraliśmy. Więc zawsze podchodzisz i wchodzisz w jakąś grę. No i teraz Bill Gates też właśnie powiedział, że jeżeli chcecie się uczyć biznesu, to grajcie w gry planszowe. Alex Hormozy nazwał swój podcast The Game. Więc jeżeli ktoś używa tego określenia, to też już rozumiem, że on rozumie, o co, o co w tym chodzi. Tillman Fertita powiedział, że jego robienie pieniędzy, czyli ten restaurator, właściciel ileś tam chyba set restauracji w Stanach Zjednoczonych na liście Forbes'a, yy, i też jest o nim podcast. No i powiedział, że on to właśnie to traktuje jako jako grę. Że jedni grają w koszykówkę i mają z tym super zabawę, a on kupuje te restauracje, rozwija te biznesy, zatrudnia ludzi, rozwiązuje problemy i to jest właśnie dla niego ta gra. Że on jak tam ma wolne i siedzi te dwie godziny, to już tam godzinę, to już się męczy i chce iść do biura i znów grać. Tak jak ktoś gra w koszykówkę, ktoś gra na gitarze, on po prostu robi biznes i dla mnie jest to też zabawa, gra, bo czerpie z tego frajdę. Daniel Siwiec też właśnie gdzieś tam mignęła mi jego rolka i, i też o tym mówił, że właśnie, jeżeli ktoś się pyta, czy da radę w nieruchomościach, kiedy będzie miał pieniądze, no to po prostu mówi musisz wejść do gry, musisz być po prostu graczem, żeby wiedzieć coś, sprzedać, co kupić. To potrzebujesz doświadczenia, a doświadczenie się bierze z tej gry, z bycia, wejścia na boisko. Jeżeli chcesz gra, być graczem w nieruchomościach, to nie czytaj tylko książek, nie obserwuj tego z boku, nie przechodź obok budowy. Może kiedyś będę deweloperem. No zapytaj się, jak zostać deweloperem. No i kup ten grunt, zaryzykuj, pójdź do banku, zawalcz o, dowiedz się, jak się to robi, poczytaj kwestie prawne umów zapłać prawnikowi, dowiedz się, usłyszysz, że jest to trudne, przełam to, że jest to trudne, zaryzykuj, no i wtedy będziesz w grze. I wtedy tylko się dowiesz, czy jesteś w stanie to osiągnąć. Dominika Żak też mi, Dizzy, opowiadała mi też swoją historię właśnie, jak, jak sprzedawała te buty, jak jeździła do Chin, no i też robiła to na zasadzie, po prostu weszła do gry, nie wiedziała, jak się sprzedaje buty, nie wiedziała, jak się robi kolekcje, nie wiedziała, jak zbudować milionową firmę, nie wiedziała, jak sprzedać tam za 100 milionów buty, tylko po prostu wiedziała, że jak wejdzie do gry, to się tego nauczy. Tyle. Czyli są, jest typ ludzi, muszę już wszystko wiedzieć, to dopiero wejdę do gry i przeważnie nic nie osiągają, a druga grupa ludzi to wchodzą w to miejsce, gdzie jest gra i mówią, dobra, nauczę się jakoś. Ja tak miałem z gitarą, tak miałem z biznesem, po prostu wchodzę i się uczę w trakcie po prostu działania. Anna Karampotis, to jest też taka moja klientka Bielsko-Biała i chyba 60 salonów fryzjerskich i też opowiadała o swojej przygodzie, jak pojechała, poleciała do Stanów Zjednoczonych, też nie znała języka, nie wiedziała, czy sobie tam poradzi, ale powiedziała wszystkim, że da radę, że zna język, tam jakiejś swojej cioci. No i zaczęła pierwszą pracę gdzieś tam w Nowym Jorku w salonie fryzjerskim. Tam się tego wszystkiego nauczyła, wiedziała, jak się, jak się robi biznes w Stanach, ale uczyła się tego wszystkiego, tak na zasadzie też zaczynała od zawodówki, tak jak ja, później technikum dopiero, no i pojechała tam, nie wiedząc nich, po prostu czerpała z tego przygody. I to jest, też jest ten element, że w grze jest przygoda. Większość ludzi czerpie strach z wizji przygody, znaczy z wizji strachu bardziej, czyli jakby założę firmę, to się wydarzy te wszystkie straszne rzeczy, to ja tam nie wchodzę, bo to jest straszne, a inni powiedzą, zajebista zabawa, wejdę. I zobaczę, co się wydarzy, zobaczę, jak dostanę splacka od życia. Może będzie kontrola, tak? Ale wejdę w to, bo nagroda jest fajna, będę multimilionerem. Więc wchodzisz w grę i mówisz, pokaż mi swoją przygodę. A większość ludzi wchodzi i mówi, jak bardzo się boję i ucieka. Więc wchodzisz w grę, wkładasz łeb w problemy i wiesz, że one będą, że będą te różne wyzwania, ale mówisz super zabawa. Więc można podchodzić do problemów, do przeszkód, do rzeczy, które nie wychodzą. Przykładowo w, chyba w grudniu, lipie listopad grudzień mieliśmy na no, przykład mieliśmy problemy z jakąś tam bankowością, nie? czyli po prostu nie mogliśmy dostawać pieniędzy z jakiejś tam powiedzmy części. No i straciliśmy pewnie z 500 tysięcy kiedyś, jakby ktoś powiedział, że ktoś stracił pieniądze na taką kwotę, to bym zastanawiał się, jak ta osoba to psychicznie w, w, przeżyła. No po prostu przeżyliśmy no. i robiliśmy wszystko, co się da, rozwiązywaliśmy ten problem, byliśmy w grze no i on się po czasie rozwiązał, tam chyba, nie wiem, z 10 dni, ale przez te 10 dni straciliśmy dużo pieniędzy, no i tyle, no i to jest gra, zabawa, tak, jakaś przygoda, którą przeżyliśmy, coś, o czym mogę tobie opowiedzieć, swoim wnukom, dać to jakoś, jako wartość innym osobom, no, bo inaczej to, co mam się załamać, no, stało się, więc jeżeli podejdziesz do życia jako do przygody, która trwa stosunkowo krótko, zobaczcie, jak jest fantastycznie. No i Dan Penia też mówi właśnie o tym, że kibic nigdy nie jest graczem, on tam bardzo mocno mówi o takich przykładach, że żołnierz, osoba, która gra nie wiem, w Counter-Strike'a, nie jest żołnierzem, to jest osoba, która gra w Counter-Strike'a. Ktoś, kto ogląda firmy wo wojskowe, zbiera mundury, czyta o tym książki, to nie jest osoba, która oberwała odłamkiem, która czuje ten zapach krwi, która ryzykuje swoje życie, po prostu jest kibicem. I to jest bardzo ważne. W życiu możesz być albo kibicem, albo graczem. Wiadomo, że bycie graczem to jest przyłamanie tych swoich lęków. Ale dopiero tam możesz stanąć na podium, dopiero tam czujesz, czym jest życie, a kibic zawsze będzie kibicem. I też jest taka kwestia, że wiele osób, które właśnie nie wchodzą do gry, mają te wiele obaw, czyli wejście do gry, czyli powiedzenie: OK, ryzykuję, wchodzę. To jest narażenie siebie właśnie na to, że dostaniesz w twarz, że ktoś ci opluje, że cię schejtuje, że będą cię wyzywali to, że ja mówię o swoich dochodach, tak mówię, że w tamtym roku 2023 przekroczyliśmy 16 milionów złotych, więc mówienie o tym powoduje, że mega bardzo dużo ludzi zaczyna mnie mocno atakować, i też zauważyłem, że wiele osób, które mówi o wynikach swoich finansowych, od razu jest na nich atak, wykop, gdzieś tam grupy hejterów, zajmiemy się nim, dobra, no, tak jakby zarabianie pieniędzy były jakimś przestępstwem. Zresztą wiele jest takich komentarzy, że jak ktoś zarabia więcej, to to ludzie nie, nie patrzą co się dzieje. Dzisiaj też widziałam na, na Instagram Fritz pojawił się taki komentarz, jakaś tam dziewczyna napisała, że, że pracowała w magazynie a teraz jest wolna finansowo. No już były pytania, czy to w ogóle jest legalne? Czy zarabianie dużych pieniędzy w Polsce jest legalne? Więc tak to funkcjonuje. Czyli wejście do gry powoduje, że już nie masz z tego wyjścia, nie? Że albo poniesiesz porażkę, albo wygrasz. Dlaczego się ludzie tak tego boją? Bo to też warto zrozumieć, dlaczego ludzie boją się ponieść porażkę i dlatego paraliżuje ich w ogóle każde działanie. Dlatego, że poniesienie porażki powoduje, że w oczach twojej wyobraźni powstaje taki obraz, to jest też atawistyczne gdzieś takich naszych czasów plemiennych. Pamiętaj, że my mamy w naszym DNA mamy ten ten Pamięć, nawet ostatnio gdzieś tam było badanie, że na szczurach, że szczury, wnuki pamiętają, na przykład, żeby nie jeść danego owoców o danym zapachu, gdzie kiedyś tam były te szczury podtruwane, więc są w stanie nawet sobie przekazywać takie ostrzeżenia. Więc mamy to gdzieś tam zakodowane, atawistycznie w naszych genach, czyli te nasze wspomnienia sprzed tysięcy lat, które tkwią gdzieś tam w naszym DNA i w naszym mózgu. No właśnie tego, że osoba, która, która była inna, która była wykluczona społecznie, no jeżeli poniesiesz porażkę i wszyscy zaczną się z ciebie śmiać, szydzić, albo odniesiesz sukces i zaczną cię atakować, pisać ci, ktoś się powinien zająć, musimy nagrać na no to materiał, no i tak dalej, więc będą cię straszyli. No i myślisz sobie, no to jak. Ktoś mnie zaatakuje, tak, wykluczy mnie społecznie, no to kiedyś to oznaczało śmierć. No bo osoby, które były wykluczane w plemionach, no to były wyrzucane poza ten mury tego plemienia, obwarowania, yy, no i tam przeważnie ginęły. No i my tą pamięć mamy, że bycie odludkiem, byciem. Kimś nieakceptowalnym powoduje, że zginiemy. Oczywiście nie zginiemy, bo tak świat nie działa. To jest tylko jakaś tam powiedzmy halucynacja naszego mózgu, no bo to się dzieje wszystko w internecie i dalej idziesz wyrzucać śmieci, nikt cię nie atakuje i nikt nie wie tak naprawdę, kim jesteś. Tworzy nam się taka bańka, ale podświadomie boimy się, więc wolimy mówić o założeniu firmy, wolimy mówić o tym, że słuchaj, ej, mam w planach nagrać kurs i na tym będzie dużo pieniędzy, ale jeszcze się przygotowuję. O, zajebiście, przygotowujesz się, super. Więc jakbyś już powiedział, już zacząłem nagrywać i tak dalej, no to wiadomo, znajomi się spytają po miesiącu, dobra, gdzie ta kasa, nie? A jak powiesz, no wiesz, nie wyszło, no to uh porażka, gdzieś tam przy piwie będą się z ciebie śmiać. Więc tego, wolimy być biedni, Niż żeby nas wyszydzili. Więc to zaryzykowanie swojej opinii, tak jak wchodzi piłkarz, tak jak zawsze patrzę na, na przykład nie, Roberta Lewandowskiego, który strzela karnego, wyobrażam sobie, co tam się dzieje w głowie. Jaka tam jest praca i jakie jest stawanie na tym poziomie ryzyka tego wyśmiania, wyszydzenia, hejtu, bo na przykład nie trafi karnego. I to jest właśnie to wejście w grę. To jest właśnie ta przygoda życiowa. Nie? Tu, gdzie wszyscy uciekają, on tam idzie. I dostaje dużo fajnych rzeczy, realizuje swoje marzenia, to jest najpiękniejsze, ale też dostaje dużo takiego błota na siebie, ale zaryzykował. Więc wiadomo, że się tego będziemy bali, ale po prostu ubieraj się, wejdź w grę. Więc jeżeli się zastanawiasz, dlaczego ci nie wychodzi, zadaj sobie pytanie, czy jesteś w grze, czy jesteś kibicem. Więc życzę ci tego, żebyś był albo była w grze, i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli uważasz, że kto, komuś pomoże ten podcast. Nic się to nie kosztuje, wrzuć go gdzieś na swoje nie wiem, storiesy, poleć, chwila, jakiś zrzut ekranu, podziel się tym podcastem. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.